Siema! Sorry, myślałem, że jest głośna nuta. O Jezus, alkohol ocenił rysunek? O kurde! To dzisiaj oceniał? Najtrafniejsze. Pierwszy tutaj Bartek Dilewicz. Bartek Dilewicz i Spartiatics? Bo jest Spartiatics, jest dwa, tam młodszy ode mnie? Na konkurs Spartiatics. Jest to pierwszy fanart ze znanego wideo zapowiedzi finałów Mistrzostw Polski. Ej, dał super! Arkuel dał super! Wow! Arkuel dał super! On jest starszy ode mnie? 2 lata jest starszy ode mnie Arkuel? Chyba fizycznie, bo umysłowo to jestem starszy gdzieś o 100. Wygląda trochę jak penis tutaj jakby. Jakoś tak trochę. Z bakłażanem. Nie wiem, czym mam bakłażana. Ja też nie wiem, tak było. Ale generalnie ładnie narysowałem. Powiem, że nawet ja takich skillsów nie mam. Penis w gardle. To chodzi? Ale wygrałem coś? Ale wygrałem coś? Na przykład zrobić rakietę, czy z mumią się pobić, na szczyt wieży Eiffla się wdrapać i odkryć to, czego choć nie ma, to jest szympansa szamponem ochlapać. Fajna. Zobacz to. Widzicie to? A, wy tego nie widzicie. Nie wierzę, nie ogra tego Yasuo. Ja! No i nie wcisnąłem erki, pierdol! Kurwa jeba. Ja się nie dziwię, że on się z disem nie lał. Ja pierdzielę. Dobra. Zaraz wrócę. Fajne to było, ten szocik. Nie no, fajny taki ludzik, nie? Ja kiedyś widziałem na YouTubie, jak taki murzyn tak go lał, patrzcie. Myślisz, że Ksaja kiedyś tak na streamie zrobi? Siema. Przypominam, że drugi kanał ruszył i parę ludzi już tam subskrybuje. Ale tak przypominam, nie? Widzę, że sporo ludzi ogląda tamte filmy, więc chyba jednak czekaliście na te niezmontowane, które zapowiadałem z pół roku. Także no, niezmontowane rzeczy, Dark Souls też, GTA San Andreas też tam będzie i takie rzeczy, może jeszcze inne. Także kto tam chce, to ten niezmontowany 40 minut czystego pieprzenia głupot, siema. Pokażę wam specjal. Dobra, panowie, dzisiaj wezmę ten odkurzacz. Dzisiaj odbywamy tak zwaną podróż w czasie. Dzięki mojej maszynie do podróżowania w czasie przeniesiemy się do... Kurde, którego roku? Do 2007 roku, czy 2007... Jak się to mówi? Jakoś się mówi. Także włączę tą maszynę nogą, bo ma bardzo dużą moc ssącą. Co jest przerażającym. Nie interesuje mnie. Kur! Nie, panuje tego w dupę słomaca. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję ci bardzo, Stemo, ale teraz podróżujemy w czasie. Także podróż w czasie, panowie. Jako specjal dla widzów, Wesko, Stemo i wszyscy inni. Włączę tą maszynę i podróżujemy. Na 3-4, tylko trzymaj się siedzenia. Trzymaj się siedzenia, bo będziemy podróżować w czasie. Wow! 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 Jezu, jak zapieprza! No jadę po chrupki, bo mi zaschło w gardle. Ołje, słuchać radyjka w motorze jest jak zabrać Rydzykowi pensję. Szuru. O kurde, zapominałem, że muszę sobie skoczyć z mostu po drodze. Juhu. To było niezłe, aż mi z nieba spadły $22. Czy to nie ten granat, co mi... Ja pierdzielę! O Jezus, gdzie ja byłem? Na chwilę straciłem przytomność! Ja pieprze, co się działo? Boże, gdzie ja byłem? Czułem się jakoś czarno. No, także pamiętajcie, jakbyś coś kiedyś mi zrobił, to ja się cofnę w czasie, żeby dojechać twojego starego, więc lepiej sobie uważaj. Łódzka Szkoła Filmowa wita. Może mi w dupę
Nie, bez tego w dupę. Może mi buty czyścić. Gramy dzisiaj tylko Yasuo. Generalnie miał być Yasuo Day, więc jest Yasuo Day. Only Yasuo. Żeby nie było nudno, będziemy... Jeden skin mam? Nie, zero skinów. Tym skinem bym sobie zagrał, fajnie było. Żeby nie było nudno, będziemy za każdym razem grali inny build. Pierwsza gierka to będzie klasyczny Yasuo. Druga gierka już wybierzemy. Mamy AP, mamy tanka, mamy attack speed, mamy assassin Yasuo, czyli taki wiesz, full obrażenia. Co jeszcze mamy? Nie wiem, pomyśli się jeszcze, ale mamy do dyspozycji dużo rzeczy. A co jak Yasuo zbanują, to wyjdę z Gdejlui. Miał być Yasuo Day. 6 razy infi, no to nie będzie czasu na wszystko na pewno. Może 2 dni Yasuo będą, a nie jeden. Dobra, plany są takie. Pierwsze zwykłe Yasuo, potem Yasuo... Powiedzmy AP, testowo, bo może będzie inny. Może ankietę zrobimy. Potem na przykład tank, potem full attack speed, potem assassin, potem dżungla, potem coś, co się wymyśli, on hit na przykład z Ginsa w dupę i tym fioletowym mieczykiem i tak dalej. Elo! Patrz co się dzieje! Patrz co! Ładnie, co? Patrz. Nie! Ja pierdzielę w dupę. Flash nią. Flash! What? O kurde! Przepraszam. Ale ładnie. Ostatni krzyk w tym stuleciu. Lub nie. Za każdy krzyk cofam się w czasie do epoki San Andreas. No flash! Nie wierzę, nie zabijemy. Musiałem ignite'a puścić, bo w dupę Vi jest szmatą! Ona jeszcze zabiła, bo red był! Ja pierdzielę, red był! A ja flashnąłem, żeby ignite'a dać, a red był! Ja pierdzielę, red był! Jak ja ją zabiłem? KXNJD? To jest, że ja zabiłem? Masz zero asyst. No bo gościu odczekał, aż minie 20 sekund, od kiedy ostatnio uderzyłem chyba. Nie! Puść go! Proszę. Nie! Dobrze, ładnie. Wjazd, panowie, wjazd. Podbijaj. Fast hand. Podbijaj, Nikep! Ja... Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem... Podbij go! Chcę, kurwa, wzbogacić. No nie, no ty brudasie. Kasi sekse dał na goli brodę 10 zł, siema Pantheon, jak coś to ja perła z biedry. Chłopie, bez przesady. Pytanie. No nie! Elo! Ty w dupę! Elo, po prostu elo. Erka! Elo! Przepraszam, ja się wczułem. Karl Q 4K, dzięki ci bardzo za suba. Serce posyłam. Karl Q. Aha! Sypcio dypcio, kupił suba dla Karla. Janusz to jest mój widz, który w kozacko konkursie brał udział. Patrz to! Nie! Japi! Już szaleczkę klikałem! Ale czekajcie, co to jest Venti? No wal go! No nie pomóż mi więcej! No chłopie! Wpieprzamy się tam, a ten stoi! Znaczy fajnie, Vi to jest dobrze, bo to jest widz. Fajnie zagrałeś, kolego, w ogóle. Ale ten chłop, tą Caitlyn brudas. Nie wiem, po co ja mam w teamie takiego idiotę? No chłop mi... Ale Vi dobrze bardzo, Vi fajnie. Proszę cię, czemu Windwalla ja nie stawiam? Nie wiem, czemu ja Windwalla nie postawiłem. Patrz to. Aaaaaa!
zemsta. No nie wklejajcie tej gołej dupy, chłopie, to że ci stara wysłała nudesa, nie znaczy, że masz się tym chwalić tutaj. Podbij go! Podbij! Puść mnie! Kurde, no tego nie użyłem! Ciągle zapominam, bo tak... Gram w tą gierkę, chłopie, raz na rok to można zapomnieć, nie? Nie mów tak, Norby. No nie! Chodź tu! Goń go. Gdzie jest? Ładnie! Ładnie, ładnie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. I co wygrałem? Dobra, jakim teraz jasło gramy? Dobra, OP. Koło fortuny, zgadnij hasło. J podkreślenie, 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 C D podkreślenie, podkreślenie, A. Trudne, trudne. Dobra, to musi być tryhard na początku gierki, jeżeli gramy jasło pod AP. Zapytasz czemu? Bo później to nic zupełnie nie robi. W pierwszych minutach gry liczą się tylko umiejętności, tylko. Cały swój potencjał, jaki mam w swoich rękach i głowie, wykorzystać do tego, żeby nafidować się przed 10 minutą. O Jezu, umarłem. Ja pierdzielę, no mówisz mi, że się wbijasz w nią normalnie? No podszedłem tylko i padłem! Ty w dupę oszuście z czatu! Nie bierzesz go. Elo. Co jest w dupę 5? No i nie mogę się wpieprzyć pod tureta na tą szmatę, bo ona się zaraz rozklonuje, wypieprzy jareczkę i siema. Ludzie spamią tym proste, że tak dlatego, bo dzisiaj osoby Xayo spamowały NIE! 4 godziny. Nie wierzę, że nie trafiłem! Ja pierdzielę, nie wierzę w to. Ej, wracam. Ja pierdzielę w dupę. No nie, i nie żyję. Umarłem. Ja pierdzielam w dupie tą grę. Haha! Elo! No proszę cię, pomóż! Podbij go! Podbijaj! Rzucamy 07, Jamesa Bonda, tu stary dusi matkę, pseudonim Anaconda, matka szybka. O kurde, snajper. Widziałeś tego snajpera? Ale na kasynie to i tak jest przesada zawsze. Elo szmato, ej! Nie, proszę cię! Jezus Maria! Hello! Ta Kindred to jest Wylast Game? Racja, widzu! To jest widz z poprzedniej gry. Nie no, widzu w dupę. Nie, proszę cię. Elo. Ja pierdzie, sam tu jestem? Elo. Łap go! Nie, widzu, nie podkładaj się aż tak! Kurde! Nie, dobrze! Serce dla widza, proszę! Fajnie zagrał! On jednak... Jednak to jest ten widz właśnie. Proste, że tak? Proste, że tak. Patrz to. Elo! Patrz to. Oglądasz? Ja pierdzielę w dupę. Wow! 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 O nie! Tak, dziękuję ci widzu za donata! 550 zł! Ja pierdolę. Żartowałem, kocham najmocniej. Dziękuję ci bardzo, $10 Motim. Nie widzu! Nie widz się poświęca znowu! Nie no, oni grają we czwórkę, bo widz się cały czas daje zabijać, a my i tak przegramy? Ja się aż tak bardzo obrażają. Ja się można go obrażać, znaczy...
Wiesz, o co chodzi, nie? Wiesz, o co mi mam na myśli. Tylko, tak, wiesz, w granicach rozsądku, wiesz, co robi. Nie wierzę w to, no nie mów, że umrę. Ja pierdzielę, no kurde! Nie wiem, gównem mnie sapę pod Yasuo. Co? Ja powiedziałem? Po jakim języku on mówi? ELO! O kurde, nie, proszę! No nie wierzę w to, no kurde! A Yasuo to jest zasrane gówno. 14-latka, która śpiewa o ruchaniu? A ona jest z Polski? No to zgłoś to na policję, już nie będzie śpiewać o niczym. No i to jest fajna nuta? Ale ona po polsku tu śpiewa? Ale ma niezły głos nawet jak na takie małe dziecko. Nie pasuje nawet do niej. Myślisz, że to jakiś fotomontaż? Lecę tam, gdzie nieznany ląd. O Jezus, ten kanał, ja pierdziel, jeszcze żyją? Jak to? Chłopak Roxany Węgiel to brzydki Rusek, ale jakby to, komu się ktoś podoba, to jest kwestia subiektywna, nie? I się różni ludzie znajdują sobie pary. Nie wszyscy wyglądają jak w dupę Action Man. Nie trzeba wyglądać jakoś bardzo dobrze, nawet nie trzeba wyglądać dobrze, żeby sobie kogoś znaleźć. Chyba, że liczy się tylko wygląd na tym zapieprzonym świecie, no to jest inna sprawa. Znaczy nie wiem, o czym jest ten film, nie chcę mi się tego oglądać, tak tylko mówię na tym clickbaitie, mówię. Komentuję clickbait. Uznajmy, że komentuję tylko clickbait. Ciągle ze mną szatuje. Ooo, Arkwell. Siatka. Dzięki za autko. W dupę kiepie. W dupę kiepie. Rozjechał mnie jeszcze! Jaki kąt będzie zablokowany na tym Twitchu? Ja pierdzielę. Arkwell, proszę, nie zgłaszaj mi konta. Dobra. Gdzie jest ten on-hit build? Tutaj, dobra. Dobra, panowie, na spokojnie muszę to zrobić. Tym razem musi wyjść. Nie, proszę, błagam! Jak rzuci... Idzie Ari, luj, przegrałem. Znaczy umarłem, w sensie. Egzekucja. NIE PROSZĘ NO CZEMU?! Ten nawet nie zszedł, pieprzony brudas. Ja wlazłem do tego z powrotem? Ej, co jest? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Ubiłbym go. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Greenred 18 dał na ELO! 5 złotych. Sorki! Aby mieć VIP-a. Sorry, Ketsy, ale to była konkretna akcja! Ej, ładnie aleje. Jakbym go tym... Myślisz, że jakbym go tym trafił, to powinienem lecieć? Kurde, jak ja go bombię, chłopie. Ej, ładnie idzie już. Ty, co ty tam pisałeś, że mnie będzie gwałcił ten? Ce? ELO! Sorki, znowu ten! Myślisz, że to ogram? Ogram raczej. Puść mnie. Nie wierzę, że trafił mnie tym głównym. Kurde! Łatwo, łatwo wluj! Nie, to jest prosta gierka, chłopie. Nie lubię tej nuty ogólnie. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Czemu on się we mnie wbił? Co z kurachem? Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Siedzę na kurachenie i szkaluję papieża. Jan Paweł to skurwysyn, pierdolił małe dzieci. Siedzę nie interesuje mnie. Kurde, jak ładnie było! Ja pierdzielę w dupę!
Ja pierdzie, czy zostałeś chłopie tak ocyganiony, szmato zapieprzona w dupę, ty gównie! Jezu! Siema. Nawet R-ki nie klikałem. Co jest, panowie? Zaraz się gra skończy. I testing build. Please don't end now. Chcesz się ponapieprzać? Lecz mnie! No co ty w dupę? Czemu mnie nie leczył? Patrz, to w ogóle się nie działo, nie idą na barona teraz. Bro, I have plan. Don't worry. Padnij! Padnij, powstań! Kurde, no nie! Ja pierdziele, tak ładnie to mogło być, chłopie! Lepiej to miał wyjść. Goniony jesteś na szmatę. Znaczy, walony. Nie wierzę w to. Ja go i tak ubiję, wiesz o tym? Po co ja na nim Ignite'a użyłem? Po co ja? Nie. Elo. Puść go, idą, idą, uwierzyli, dobrze. Gitara, gitara. Jeden. Kurde, co? A dwa miałem. W dupę do jednego liczę. Pokchamp. Fajna giereczka ten on-hit jasło, bardzo mi się podobał. Ja pierdzielę w dupę! Jestem Żydem, więc się chcę kurwa złapać! Jedno jeden za dużo wziąłeś. Greenred 18 dał na goli brodę 115 zł, dobra. W dupę jedno jeden, na co? Ja pierdzielę w dupę. Ta, już kasyna leca. Ta! 6 razy infi, to ja zagram chyba Lethal Tempo. Może Lethal Tempo zagram, żeby mieć ten attack speed, bo będę miał tylko AD, nie? Czy nie? Nie, tu będę miał lifesteal. Luis, stamy tak. Kurde, za daleko był. Ej. Jak go trafię, to nie żyje, 100%. Siema! Ta. Ty, ale zaczął dobrze grać. Albo brat usiadł do kompa, albo odpalił pewien program. Barman pyta, czy chce jeszcze. Bardzo proszę. Bardzo proszę. A, ładnie ograne. Jak go trafię, to umarł. Ja pierdziele, puść! Nie. Puść mnie. Ja pomóż! No pomóż mi! Ty w dupę Lafirindo zapieprzona! Kurok! No w dupę kurok zapieprzony w KFC-im cię przerobił, szmato na getsy. Znaczy te, można mówić to słowo, nie jest podobne do innego, naprawdę. Ja pierdzielę, no graj coś. Niepotrzebny chyba Ignite, nie? Ja pierdzielę w dupę. Żeby taką nutę nagrać, to trzeba mieć naprawdę coś ze łbem. No nie wiem. Wiesz, na 100%, że ta nuta ma klip taki, jaki sobie wyobrażamy, czat. Bo inaczej to by nie przeszło. To jest niemożliwe, że ktoś go słuchał. Tańczącego górala sobie wyobraziłeś? Ha ha!
Ja pierdziele, panowie! O kurde, w dupę! Tak się gierka toczy właśnie. Kurde, chłopie, wasaczek! Piszesz mi 600 razy, żem złożył tego spira zapieprzonego, a ty słuchasz mnie? Piszesz, żem czytał czat! Chłopie! Mówię, że buduję 6 razy infi! Kumasz to? Ja pieprzam napis, co na czole zrobić? No chłopie, piszesz mi jeszcze, że czatu nie czytam! 6 razy ci odpowiedziałem na to! Ja pierdzielę w dupę! Gdzie połamę zara? Ja pierdzielę, no! Jezu! No, mam nadzieję, że tym razem nie miałeś zmutowane, bo chłopie drugi raz nie dar mordy. Nie, to był fake tilta. To był fake tilt chat. Ja sprawdzam po prostu, bo jutro mam przesłuchanie do szkoły aktorskiej i wiesz, tak sprawdzam, czy umiem nabrać kogoś, że się wkurzam, kumasz? Oglądałem filmik Cezarego Pazury, tam testy w szkołach aktorskich, tam było takie zadanie aktorskie, wiesz co chodzi? No i właśnie sprawdzałem na widowni żywej, czy dam radę. Kumasz? Co mnie się denerwować, na co? Jakiś 12-latek pisze, że mi zbudował jakiegoś spira zapieprzonego? Chłopie, mam wycrane na takie rzeczy. Co, nie streamował? Wiem o tyle, co czujesz tam na dole. To mój partyzan znów ruszył na łowy. Leci pod prąd przez układ pokarmowy. Wypada na wlucz, nim zacznę ekspansję. To podstawa, jak rozum przed nami nie smaruje. Co ja zrobię? No walnij go! No walnij go! Sarki, ale no... Sarki, Kec, już nie drży dzisiaj. Łap go. Co się stało? Ty! Puść go, puść go! Puść go na mnie! Puść go, puść go, puść go, puść go! Ty masz 4 broni, jak twoja postać ma 2 ręce? Mam jednego buta też. Zwróć na to uwagę. Nie no, z nią. Co to jest za postać? No pomóż! Pomóż! Proszę cię w dupę! Nie zabiła. Nie. Ja dopaliłem? Nie, kto dopalił? A bo na Ignite gra, dobra. Czemu masz flesza pod D jak silver? Mam brąz akurat. Penta? Nie. Kto przeżył? Double kill tylko? Patrz to. Puść mnie! Ach, 4 infi, o to mi chodziło, to był plan. Proszę, pomóż! Wow! Wow! Zemsta. Siema Jax, 14-5-4 Yasuo się wyjaśnił, szmato. Fajna gierka tym Yasuo pod infi. Fajny dźwięk mechanicznej klawiatury. Poczekaj chwilę, zaraz zrobię coś. Zakonnik Łukasz 69 awansował do Silvera. A miałem zrobić ASMR klawiatury. Dobra, co teraz napiszę? Co napisałem? Nieważne, co, nie powiem wam na głos. Bo bym się musiał bić. Dobra. Nie, to żart był. Nawet nie powiedziałem nic, że coś się masz domyśleć. Czat, a może jak już wstawię na YouTube'a tego shota, jak się przenoszę do przeszłości, pamiętacie? Z tym GTA. To zrobimy konkurs na grupie, na farmerach. Kto zrobi najlepszą przeróbkę z tym przenoszeniem się do przeszłości, wiesz? Ja się przenoszę do przeszłości i ktoś wpieprza
Jakiś motyw, kumasz, o co chodzi? A na dżungli ja gram, tak? Ja mam smajta? Puść mnie. Ja pierdzielę, umarłem. Nie mów. On też umrze. O! Co jest? Łap go! Proszę! Boom! Dawaj, dawaj! Ryba, ryba! Nie, proszę! Patrz to. Bomba, bomba! Bomba! Wal go, wal go! Co jest? Co ma taki atak speed? Ja pierdzielę, co jest? No co jest? No zabij go, bo ci zapieprzę zara. Fleszni. Fleszni za nim. Kurde, puść to. Nie wierzę w to, że mi Reda ukradł, w sensie na expa. Co jest? CO TO W DUPĘ JEST?! CO TO JEST?! Czy nawet nie ma ofensywnych itemów, co jest 5? ELO?! Patrz to. Nie. No puść mnie! Kurde no, ale dobrze poczyszczone! Wygram tą grę tak jak obiecywałem, pamiętacie? Aby nie. Puść go! Nie, Jezus. Puściłem kół w dupę zezowate. Proszę cię, no ja pierdzielę, nie wierzę. Tak ładnie zagrałem, a i tak umarłem jak szmata, nie mam lifesteala. To nieźle kliknął R-kę. R-kę kliknął, on kliknął R-kę i się nie przeniósł? Widzieliście to? Nie mów. Jezus, Redzik, nie, Red Smite. Muszę uciekać. Ładnie wyszło, bardzo ładnie wyszło. Haha! Ja pierdzielę, panowie! No w dupę Buki Yasuo chyba. I co tam pisaliście, panowie? Halo! Że przegram to? Haha! Rosja lepsza niż EU Spartiatix? Chłopie, EU to jest najlepszy serwer. A czy Euna? Dobra. Kurde, już kule ciało takie ładne by ścięło dwóch typów. Chyba ma. Co jest? Ja nie miałem tego? Ja myślałem, że mam ulepszone Q. Co ja tyle HP straciłem goniąc ją? I co? Wygrałem giereczkę, czat? Mówiłem, że wygram, bo totalny tryhard odpaliłem mod. Na Silverze. Ej, nie mów, że on mnie zabił. Ja pierdzielę, co jest tam kęczą mnie tak z tą postacią? No ja pier... Proszę, ulecz mnie. A, nie żyję już. No i wygrałem, panowie, wygrałem. Ja słona dżungli jest kozacki. Dobra, czat. Idę spać. Grę o Tron pewnie sobie obejrzę teraz, może. Puszczam muzykę na koniec,
naszą klasyczną. I dobranoc wam. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.